Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej, które powstało w oparciu o wieloletnią tradycję współpracy w ramach Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej, tradycyjnie 11 listopada organizuje uroczystą sesję Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej, na której osoby szczególnie zasłużone dla gmin zostają uhonorowane laurami Ziemi Cieszyńskiej, srebrnymi oraz honorową Złotą Cieszynianką. Laury Ziemi Cieszyńskiej są wyjątkowe. Tej uroczystości nie mogłoby zabraknąć 11 listopada. Czy Wy jako organizatorzy jesteście dumni, że to wydarzenie, ta uroczystość się tak przyjęła i że przede wszystkim są ci ludzie, których możecie doceniać, odznaczać? Tak, to oczywiście duma, tak, ale to jest duma tych wszystkich i jesteśmy dumni tym wszystkim, co robią Cieszyniacy, co robią mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego. Część z nich na laurach, laurami jest wyróżniana. Natomiast to, co dla nas szczególnie ważne, to to, że i to jest też odpowiedzialność ogromna, która na nas spada, aby każdego roku zachować nie tylko poziom artystyczny, ale przede wszystkim podniosłość i charakter tego przedsięwzięcia. I ten 11 listopada to faktycznie nieprzypadkowa data. Mamy nadzieję, że przez kolejne lata również laury będą cały czas w tym stałym kalendarzu imprez Śląska Cieszyńskiego z okazji Święta Niepodległości naszego kraju. Uroczystość miała miejsce tradycyjnie w Cieszyńskim Teatrze. W tym roku srebrną cieszyniankę otrzymali Marian Dudys z Brennej, Wojciech Kiełkowski z Chybia, Lucyna Bałandziuk z Cieszyna, Włodzimierz Świątek z Dębowca, Zbigniew Wacławik z Goleszowa, Katarzyna Czendlik z Haszlacha, Helena Bojko z Istebnej, Marcin Biłek z Jaworza, Jadwiga Kozok ze Skoczowa, Stanisław Pietrzyk ze Strumienia, Karolina Kidoń z Ustronia, Ewa Lazar z Wisły, Józef Mielniczyn ze Zebrzydowic. Powiat cieszyński przyznał w tym roku srebrną cieszyniankę Władysławowi Kristenowi, zaś honorową złotą cieszyniankę otrzymała Krystyna Stefańska-Gnida. Ja też zawsze pytam o nowości. Czy Wy jakoś odświeżacie tą formułę, czy ona jest taka tradycyjna, bo ona się przyjęła i ona jest dobra? Każdego roku staramy się dodać coś nowego, coś usprawnić od dłuższego czasu, po jakimś czasie jeszcze nie streamingujemy uroczystości, ale jest w pełni nagrywana, retransmitowana. Staramy się doprowadzać do coraz lepszej formuły, chociażby broszurę od tego roku dajemy w niej pełny program koncertu na przykład, ale przede wszystkim ten kościec samego wręczania staramy się zachowywać takim, jakim był przez lata. No bo od chociażby Oscary, do których często porównywane są, nie wiem czy zasadnie, czy niezasadnie, ale nazywa się nasze laury cieszyńskimi Oscarami, też jednak przy zmianie swojej formuły zachowują pewne tradycyjne fragmenty, pewne tradycyjne formy, ale oczywiście nie rozwija się ten, który nic nie zmienia, więc ta zmiana towarzyszy również i laurom. Warto dodać, iż od 1997 roku do 2024 statuetkę srebrnej cieszynianki otrzymało 386 osób. Uroczystą galę tradycyjnie dopełnia również część artystyczna. W tym roku zaprezentowali się kameraliści Śląska Cieszyńskiego w widowisku artystycznym z wątkami historycznymi z dziejów Księstwa Cieszyńskiego. Wyjątkowa część artystyczna w tym roku. O tak, wyjątkowa z różnych powodów. Jednym z tych powodów jest to, że był to specjalnie skrojony na tegoroczną uroczystość wręczenia laurów Ziemi Cieszyńskiej program. To jest jedna wyjątkowość. Druga, że w zasadzie w takiej formie, w takim składzie mieliśmy również formę premiery działalności kameralistów Śląska Cieszyńskiego. A trzecia wyjątkowość to akurat ta, która pojawia się w jakiejś formie każdego roku, to to, że byli to artyści, osoby, które przygotowały program związany ze Śląskiem Cieszyńskim, w większości mieszkający tutaj, a myślę, że poziom artystyczny był absolutnie najwyższy.
Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.